Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Poczytać wam książeczkę? Lubię siedzieć przy kominku, jest ciepło i przyjemnie. Zaczynajmy. Dzisiejsza opowieść ma tytuł Bałwan Kajtusia. Jedną mam. Ja też. Ulepimy bałwana? Bałwana. Super. Pomożesz mi? Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł, chociaż nie bardzo wiedział, jak bałwan wygląda. Tak. Ty zacznij robić głowę, a ja ulepię brzuch. Dobrze. Ulepimy bałwana, ulepimy bałwana. O. Będę robił o tak. Nie udaje mi się. Nie lubię robić bałwana. Jak tam głowa? Gotowa? Ja nie umiem. Nie umiesz? Nie szkodzi. Pokażę ci, jak to się robi. Ulepimy największego bałwana na świecie. Największego bałwana na świecie? I we wszechświecie. Ta kula jest już dosyć duża. Możemy zrobić następną. Najpierw lepisz małą śnieżynkę, widzisz? Kajtuś był zadowolony, że Sara pokazuje mu, co robić. Śnieżynka! Bardzo ładna! Ale Kajtuś rzucał dalej. Sarze wcale się taka zabawa nie podobała. Mam dość! Jeśli nie chcesz lepić bałwana, ja sobie idę. Nie, zostań proszę. Bardzo chcę z tobą lepić bałwana. No dobrze, to proste. Skończyłem. W porządku, połączymy teraz wszystkie kule. Idzie na tamtą. Gotowy? Powinno się trzymać. Została nam głowa. Daj swoją kulę. Już daję. Cześć, dzieciaki. Mam dla was niespodziankę w tej torebce. O, marchewka? Będzie w sam raz dla los bałwanka. Już. W torebce były też inne niespodzianki. I wkrótce bałwan miał piękny uśmiech. Jeszcze coś tu mam. Zobaczmy, czy pasuje. Ale fajny, podoba ci się? To największy bałwan we wszechświecie. Wspaniały. Chodźcie do domu, zjecie drugie śniadanie. Poczekaj. Co to jest? To śnieżynka. Nie. To kanapka dla bałwana. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.
Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Dzieci, czytamy książeczkę? Ciekawe, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś jest klaunem. Wiesz co, Ruziu? Wybieramy się na paradę. Parada, parada. Tu, 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 tu. Zobaczymy konie i orkiestrę i klaunów. Klaunów lubię najbardziej. Nie, klaun, nie, nie. Hej, Ruziu! Hej, idziemy na paradę! Bum, 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 bum! Och, Kajtusiu, wcale nie jestem pewna. Jak to? Co to znaczy? Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby iść na paradę. Dlaczego nie, mamo? Ja bardzo chcę ją zobaczyć! Wiesz, że tam będą klauni i wiesz, jak Ruzia się ich boi. Nie, wcale nie, teraz już nie. Ja chcę tam iść. Kajtuś był rozżalony i zły. Czuł się pokrzywdzony. Tylko dlatego, że Ruzia jest małym głuptaskiem, ja nie mogę iść. Kajtusiu, nie pamiętasz, że ty też bałeś się klaunów, kiedy byłeś taki mały jak Ruzia? Co by na to poradzić? Kajtusiowi coś przyszło do głowy. Zobacz, Ruziu, wcale nie jestem straszny. Och, nie płacz, to tylko lalka. Wiesz co, mamo? Zakryję jej oczy, jak będą klauni. Chodź, synku, do twojego pokoju. Po co? Mam pewien pomysł. Może jednak pójdziemy na paradę, ale musisz mi pomóc. Kajtuś zastanawiał się, jaki mama ma pomysł. Poczekajcie. Weźmiemy to i pokażemy Ruzi, że klaun nie jest taki straszny, że to zwykły człowiek, który śmiesznie się ubrał. Dobrze. Ruziu, zobacz. A kuku, a kuku. Patrz, włosy. Widzisz, Ruziu, klaun jest śmieszny. Nie, Ruziu, o tak. I co? Siokocie. Ruziu, teraz ty jesteś klaunem. I tak Ruzia zrozumiała, że klaun wcale nie jest taki straszny. Klaun! Ubierajcie się, jeśli chcemy zdążyć na paradę. Ura! Stój spokojnie, córeczko. Gotowa para moich klaunów? Chodźmy! Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertler, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Thank you.
się wam, możecie mówić mi kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że kajtuś, 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 och kajtuś. To ja! Chcecie posłuchać o kajtusiu i jego wyjątkowym przyjacielu? Nasza opowieść ma tytuł Wyjątkowy przyjaciel kajtusia. Kajtuś bawił się ze swoim wyjątkowym przyjacielem, Jurkiem. Jurek był kimś niezwykłym. Pobawimy się dziś w dinozaury? Poza Kajtkiem nikt nigdy nie widział Jurka. Nagle Kajtuś wpadł na świetny pomysł. Wiesz co? Chodź się pościgamy. Patrz, mamo, patrz, babciu, ścigam się ze swoim kolegą. Jestem głodna. Różyczko, powiedz Kajtusiowi, że już pora na obiad. Dobrze, babciu. Wygrałem, wygrałem! Ojej. Kajtek próbował ukryć skorupy i wpadł na pomysł, że to Jurek rozbił doniczkę. Kajtuś, Kajtuś, Kajtuś! Już idę! Jurek biegł bardzo szybko, ale ja go i tak prześcignąłem. A gdzie ten Jurek mieszka? Tak dokładnie to nie wiem, gdzie on mieszka. Kajtusiu. Chyba u nas w piwnicy, bo Jurek to mój najlepszy przyjaciel na całym, całym świecie. Synku, zobacz, my już zjedliśmy, a ty ciągle mówisz. Nawet nie ruszyłeś obiadu. Przepraszam, mamo. Jak skończysz jeść, wyjdziesz z Jurkiem na dwór, dobrze? Dobrze, mamo. Dziękuję, Jureczku. Kajtek zaraz przyjdzie. Jurek, poczekaj na mnie. Synku, możesz przyjść na chwilę? Wiesz coś na ten temat? Jurek to zrobił, tatusiu. Jesteś pewien, że to Jurek? Tata wiedział, że Jurek na pewno nie mógł rozbić doniczki. Tak, tato, ścigaliśmy się i Jurek na to wpadł. Tak mówisz? A ty nie miałeś z tym nic wspólnego? Jak to było? Miałem, tato. Posłuchaj, synku, posprzątajmy razem ten bałagan. A następnym razem, jak będziesz się bawił z Jurkiem, obaj będziecie bardzo uważać. Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł. Zgoda! To dobrze. Ty potrzymaj mi szufelkę, a ja pozamiatam. Tego Jurka to czasem jest niezdara, prawda, tato? Trochę jak ty, co? Bardzo lubię, kiedy mnie huśtasz. A ja bardzo lubię huśtać ciebie, synku. Polska, GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4
dworze robi się coraz zimniej, a my w ciepłym pokoju poczytamy książkę. Zobaczymy, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś grabi liście. Kajtuś i Ruzia bawili się tak świetnie, że wcale nie zauważyli mamy i taty, którzy im się przyglądali. Kajtusiu, Ruziu! O, widzę, że świetnie się bawicie. Mamo, tato, pobawicie się z nami? Tato, jesteś wiatr! Ruziu, pokaż czerwony liść. Tak, bardzo dobrze. A ja mam żółty i drugi czerwony. Dziękuję, synku. Dziękuję ci, Ruziu. Kajtuś lubił spędzać czas z rodzicami i bawić się z nimi liśćmi. Pora wracać do domu na kolację. Idziecie ze mną? Zostanę zagrabić liście. Kajtuś dawno tak dobrze się nie bawił i nie chciało mu się wracać do domu. Pomyślał, że taki dzień mógłby nigdy się nie skończyć. Mogę zostać i pomóc tacie grabić? Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Och, dzięki! Widzisz, ile tego jest? Myślisz, że sobie poradzimy? Tak. Bardzo lubię grabić liście, a ty? O, to dosyć ciężka praca. Ale miła, kiedy robimy to razem. Kajtuś lubił pomagać tacie, ale też lubił się bawić. Wyobraził sobie, że górki liści to wielkie domy w mieście. Ja bym chciał mieszkać w tym. Kajtkowi tak spodobała się nowa zabawa, że wcale nie zauważył, kiedy zapadł zmierzch. Tato, chodź zobacz mój dom. Ojej, jaki wspaniały dom. Sam go zrobiłeś? Tak. Chodźcie do domu, kochani. Kolacja na stole. Tatusiu, to był najlepszy dzień. Dla mnie też. Jestem szczęśliwy, kiedy mam przy sobie rodzinę. Ja też. Skończyliście grabić liście? Tak. Było ich bardzo, bardzo dużo. Zbudowałem z nich miasto. A nasz Kajtuś Zuch pomógł mi. Hej, co ty masz na głowie? Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gagner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Och, Kajtuś.
Kajtusia? Poczytać wam? Aha, a o czym będzie dzisiejsza opowieść? Ma ona tytuł Duży przyjaciel Kajtusia. Kajtusiu to Andrzejek. Z jego mamą przyjaźnie się od dzieciństwa. Andrzej wydał się Kajtusiowi bardzo duży i sporo starszy. Ale ty wyrosłeś, Andrzejku. Ile masz lat? Mam już 6. Pobawcie się, a ja porozmawiam z jego mamą. Co robimy? Zbudujemy zamek? Nie masz żadnych gier? Już wiem, może pogramy w piłkę? Nie, nie w domu. Wow! O, zburzyłeś mi zamek. Co ty opowiadasz? Sam go zburzyłeś. Nie wiesz, że w domu nie wolno grać w piłkę? No to pobawmy się w coś innego. Może w chowanego. Dobrze, to ja się chowam. Zgoda, ja będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, szukam! Szukam! Kajtek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Kajtuś nie mógł się oprzeć, żeby połaskotać Andrzejka w stopę. Znalazłem cię! To nie fair, potknąłem się! Dlaczego nie fair? Teraz ty kryjesz? Pobawmy się w coś innego. Dobrze, masz tu jakieś zabawki? Andrzej denerwował Kajtusia. Pewnie, że mam. Pokażę ci robota. Andrzej, zobacz mojego robota. Co się stało? Połamałeś moje krzesełko. Andrzejku, nic ci nie jest. Połamał moje ulubione krzesełko. Nie chcę takiego kolegi. Andrzejku, moje biedactwo. Zaraz przyniosę bandaż. Już dobrze, syn. Kajtuś był zły na Andrzeja. Ale kiedy zobaczył ranę, zaczął mu współczuć. Czy to bardzo boli? Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Niechcący połamałem to krzesło. To był wypadek. Może pogracie sobie w piłkę na dworze? Tylko, że piłka wpadła na drzewo. Wejdę po nią. Kopnij mocno! Patrz! Tak się kopie! Złapałem! Teraz obaj chłopcy świetnie się bawili. Polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torham, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja!
czy chcielibyście, żeby wam poczytać? Ta opowieść wam się spodoba. Będzie o tym, jak Kajtuś wymalował się farbami. Tytuł: Obrazek Kajtusia. Kajtek spędzał dzisiejszy dzień z babcią. Zwykle wspaniale się u niej bawił. Lecz teraz było inaczej. Kajtuś nie miał humoru. Nic mu się nie chciało robić. Ojej. Kajtuś był znudzony. Nie miał pojęcia, czym się zająć. Kajtuś! A kuku! Kajtuś! Wyglądało na to, że nic nie jest w stanie poprawić mu humoru. Przyznaj się, wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą? Co to znaczy? To znaczy, że czasem nie masz humoru i nie wiesz dlaczego. Właśnie, że mam humor. Cieszę się, że to mówisz. Na podwieczorek postanowiłam upiec ci szarlotkę. Sprawdzę, czy już gotowa. Nie jestem głodny. Nie mam ochoty na szarlotkę. Może cię przekonam. Kajtuś był bardzo zły. Wszystko go denerwowało. Babcia zawsze pozwalała mu używać swoich farb. A Kajtuś zawsze lubił malować. Podobał mu się niebieski kolor, ale teraz postanowił użyć innych. Oj! Ojej! Kajtuś, szarlotka gotowa. Kajtuś, gdzie jesteś? Tu, babciu. Spójrz na siebie, jakie masz ręce. Bo maluję palcami. Jaki śliczny obrazek. Ale jeśli chcesz szarlotkę, musisz je umyć. Masz na nią ochotę, prawda? Tak. Smakowało ci? Kajtusiu. Cześć, kochani. Dobrze się bawiłeś u babci? Mamo, malowałem obrazek palcami. Na początku nie miał humoru, ale namalował ten śliczny obrazek i od razu przeszła mu złość. Nie chcę wracać do domu. Kajtusiu, jeszcze nie raz przyjdziesz do babci. Oczywiście. Zawsze, kiedy wstaniesz z łóżka lewą nogą i nie będziesz miał humoru, wpadnij odwiedzić babcię. Ja już teraz jestem zły jak wilk. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Koruszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja!
Patrzcie, Kajtuś jako listonosz. Zresztą w sam raz pasuje do naszej opowieści. Jej tytuł to Kajtuś wysyła list. Nie nudzisz się, skarbie? Nie, mamo. Jaka wspaniała słoneczna pogoda. To ja narysuję słońce. O, proszę, przyszły listy. Ciekawe, co my tutaj mamy. O! O! Rachunki, rachunki, rachunki. Nic tylko rachunki. Ktoś mógłby chociaż raz przysłać mi coś miłego. Cześć, synku. Coś się stało? Mama chciałaby dostać miły list. O, naprawdę? Kajtuś powiedział tacie, że mama bardzo nie lubi rachunków i wolałaby list. Wiesz, może my go napiszemy. Właściwie masz gotowy list. Tak, zobacz, mama na pewno się ucieszy. Wyślemy to mamie? Oczywiście, postaram się, żeby listonosz jutro go dostarczył. Kajtuś wiedział, że pod listem trzeba się podpisać. Postawił więc znaczek. Podpis? Wspaniale! Jeszcze potrzebna nam jest koperta. Wiem, gdzie są. Zaraz przyniosę. Poczekaj. Aha, i stempelek. Mam! O, Gilbert! Kajtuś, gdzie jesteś? O! A co wy tu razem kombinujecie? Nic. Kompletnie nic. Zgadza się, synu? Tata ma rację, mamo. Jeśli chcemy, żeby mama rano dostała list, jeszcze dziś musi być gotowy. I musimy wstać o wiele wcześniej niż zwykle. Tak. Dobrze. O czym jeszcze trzeba pomyśleć? Nie nakleiliśmy znaczka. Zgadza się. Rano tata i Kajtuś wstali wyjątkowo wcześnie, żeby spotkać listonosza. Mamo, mamo! Listonosz idzie! Mamusiu, jest do ciebie jakiś list! Ciekawe, co to może być. Kajtusiu, taka wspaniała niespodzianka. Nawet Gilbert się podpisał. Dziękuję, synku. Zatrzymam ten list na zawsze. Na zawsze? Ojej. To najpiękniejszy list, jaki dostałam. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja!
poczytać wam książkę na dobranoc? Zobaczymy, co słychać u naszego Kajtusia. Tym razem wybrał się na biwak. Kajtuś na biwaku. Tu jesteś, dziadku! Ale najpierw musisz mnie złapać. No proszę, tu się bawicie? Może przyjdziecie do nas do ogrodu? Dobrze, tato! Bio, koniku! Bio, koniku! Bio, koniku! To mi przypomniało, jak jeździłem z twoim tatą na biwaki, kiedy był chłopcem. Na biwaki z moim tatą? No właśnie. Widzieliśmy wielkie bobry i pływaliśmy pod wodospadem. Ja też chcę pojechać z tobą na biwak. Takie wycieczki trzeba zaplanować wcześniej. Wiesz, że to nawet dobry pomysł. Może poradzimy sobie bez planowania. Macie jeszcze ten namiot? Bo ja chyba wiem, gdzie można go rozłożyć. Hej, Kajtusiu, ratuj mnie! Już idę, dziadku! Tym razem ty wejdź do środka, a ja podtrzymam namiot. Widzisz te drążki z tyłu? Z tyłu? Muszę ci pokazać. Zobacz, dziadku, robaki! Ktoś inny też im się przygląda. Odniosę cię. Dziadku, widziałem gniazdo i są w nim małe ptaszki. Skończmy lepiej rozkładać nasz namiot, albo też będziemy spać na drzewie. Nie trzymaj za nisko. No, upiekły się. Jakie pyszne. Wyglądasz jak wiewiórka. Kajtuś doskonale się bawił na biwaku z dziadkiem. Ile na niebie jest gwiazd? Zrobiło się późno. Przygotuję dla nas śpiwory. Dziadku, co to za światełka w tych krzakach? To nie są światełka, tylko robaczki świętojańskie. Spróbujemy któregoś złapać. Dziadku, udało mi się! Mam go! Ale z ciebie spryciarz. Dziadku! Tyle różnych głosów. Kajtuś trochę się bał, ale dziadek znalazł na to sposób. Jak to, moi traperzy? Śniadanie na stole. Dzień dobry. Co się stało? Zmarzliście w nocy? W ogrodzie było trochę za głośno, dlatego postanowiliśmy biwakować w domu. Byłem z dziadkiem na biwaku! A następnym razem... poprosimy ptaki i zwierzęta, żeby były cicho. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś
Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie, czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak. Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę. Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Tatusiu, chodź do mnie! Zobaczysz, jak całkiem sam pływam! Tak, trzymaj. Ręce na wodzie, tak jak pokazywałem. Doskonale! Ja pływam! Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie! Ja pływam! Kajtuś się wystraszył. Kajtek! Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie, tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę.
Widzieliście Kajtusia? Jaki ma strój? Zobaczymy, co u niego. Opowiadanie ma tytuł Nowa opiekunka Kajtusia. Rodzice Kajtka wybierali się do restauracji na kolację. Ja chcę iść z wami! Synku, to rocznica naszego ślubu. Wyjątkowy dzień dla mamy i taty. A dla ciebie i Róży mamy niespodziankę. Zajmie się wami nowa opiekunka. Cieszysz się? Nie chcę żadnej nowej opiekunki. To pewnie Ewa. Pójdę jej otworzyć. Ja nie lubię tej Ewy. Ewa była nową opiekunką. A Kajtuś wolał tę, która przychodziła do tej pory i nawet nie miał zamiaru polubić Ewy. Cześć, Kajtusiu, jestem Ewa. Naciśnij tylko ten guzik. Papa! Twoja mama pięknie wygląda. I twój tata jest taki elegancki we fraku. Pomachajcie im. Wieczorem przyszła pora na kolację. Ja nie chcę żadnej kolacji. Ja też nie chcę żadnej kolacji. Kajtusiu, proszę cię, żebyś jadł. Nie będziesz mnie zmuszać. Zaraz mam pomysł. Twoi rodzice wyszli na uroczystą kolację do restauracji. Może zrobimy to samo. Wprawdzie Kajtuś od razu postanowił, że nie lubi Ewy, ale pomysł bardzo mu się spodobał. Chodźcie, musimy się ubrać. Teraz wyglądasz tak elegancko jak twój tata. Naprawdę tak myślisz? No pewnie. Kajtuś odkrył, że zaczyna lubić Ewę. Przebierzmy Ruzię, żeby wyglądała pięknie, tak jak wasza mama. Gilbercie! Stójcie! Kajtusiowi spodobało się przebieranie, ale ciągle nie nabrał apetytu na sałatkę. Kajtek, proszę cię, musisz zjeść! Nic nie będę jadł na kolację. Ja też nie będę nic jadła na kolację. Jeśli nie chcecie kolacji, to może zjecie śniadanie. Jak możemy zjeść śniadanie? Przecież to pora kolacji. To proste. Od tej pory wszystko będziemy robić na odwrót. Spróbujemy? Cześć, Kajtek. Cześć, Ewo. Czy bawiliście się tak dobrze jak my? Zjedliśmy śniadanie. Naprawdę? A co z kolacją? Powiedziałam im, że kolacja będzie jutro. Czy to możliwe? Oczywiście, że może być jutro. Ale jeśli jesteś gotowa, odwiozę cię do domu. Nie, tatusiu, nie! Kajtuś tak miło spędził czas z nową opiekunką, że nie chciał jej wypuścić. Nie martw się, Kajtek. Obiecuję, że niedługo znowu się zobaczymy. Wersja polska, GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę, co chwilę.
czytamy, jak Kajtuś uczył się jeździć na łyżwach. Był wtedy zimowy dzień, taki jak u nas. Kajtuś często przyglądał się, jak chłopcy grają w hokeja i zapragnął nauczyć się jeździć na łyżwach. A więc tatuś wylał dla niego lodowisko za domem i kupił mu pierwszą parę łyżek. Kajtuś uczy się jeździć na łyżwach. Kiedyś ja też będę grać w hokeja. Na pewno. Tylko naucz się jeździć na łyżwach. Będę jeździł najlepiej na świecie. Zobacz, mamo, przewrócił się. A więc mamy w domu mistrza świata. To świetnie. Zobaczysz, niedługo będziesz śmigało tak. Uważaj, przede wszystkim musisz się nauczyć stać na lodzie. Okazało się, że to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje. Trzymaj się tego, będzie ci łatwiej. Świetnie. Uważaj, na lodzie. Już nie będę się uczył, to takie trudne. Wiem, że to niełatwe, ale jestem dumny, że się starasz. Spróbuj jeszcze raz. Kajtuś był zmęczony tym, że ciągle się przewracał, ale chciał jeszcze trochę pojeździć z tatusiem. Chcę jeszcze raz spróbować. Dzielny chłopczyk. Wspaniale sobie radzisz. Ojej. Patrz, tato, sam jadę. Patrzcie na mnie. Ojej. Nic ci nie jest, synku? Kajtuś, ty jeździsz. Ty naprawdę jeździsz. Mamo, zobacz, ja już umiem. Kto pije gorącą czekoladę? Po wielu upadkach Kajtuś nareszcie nauczył się utrzymywać równowagę. Chociaż nie do końca. Ojej, o! Mamo, tato! Tak, skarbie? Na następnej lekcji nauczę cię skręcać. A potem kupimy ci kije do hokeja. Kije do hokeja? Ojej! Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.